Ale akcja, biegłam do tego pana. Wiedziałam, że kiedyś zdobędę Oscara. Śnieżyca na targu staraci. Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i jestem podobno waszą ulubioną korespondentką z Giełdy Staraci w Sząbierkach, więc dlatego znowu tutaj przyjechałam. Jest początek miesiąca, bo ta giełda jest organizowana od lat w pierwszy piątek i sobotę miesiąca. W Sząbierkach, w Bytomiu, dzisiaj jest bardzo zimno, minus chyba 3 stopnie, więc wyglądam znowu jak pingwin. Ale jestem zdeterminowana, żeby znaleźć skarby, takich, których ja szukam, bo oczywiście tutaj możecie znaleźć wszystko i nic. To, co dla kogoś jest skarbem, dla innych to zwykły śmieć, ale to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim, bo możecie znaleźć coś, co ktoś inny by wyrzucił, ale na przykład jest to jakaś filiżanka, w której babcia robiła wam herbatkę codziennie rano i po prostu dla was ta filiżanka będzie wyjątkowa, pomimo tego, że nie ma ona jakiejś dużej wartości ze względu na to, że no nie jest to jakiś tam antyk, tak? Ja też takich staroci sobie szukam, bardziej prywatnych, czyli starych kosmetyków, ale szukam też lamp i dodatków do mojej szkoły, którą właśnie remontuję, restauruję sobie wszystko. Coś tak widzę, że dzisiaj chyba nie ma za dużo ludzi, ale co prawda jest piątek, więc może jutro będzie więcej. Ja pokażę wam co jak, co tutaj mamy, co możemy tu znaleźć. Wchodzę od tyłu giełdy, ponieważ przyjechałam tutaj sobie tramwajem. Najpierw autobusem, później tramwajem, dlatego wchodzę tak jakby nietypowo od tyłu giełdy. Jeszcze się tutaj ludzie rozkładają, a mi już ręka zamarza, więc chowam aparat, zakładam rękawiczki i idę polować. Wspiłam się na schodki, aby wam pokazać, jak to dzisiaj wygląda z rana. Tutaj mamy taki spory plac. Widać, że no, cała masa sprzedawców, wystawców raczej przyjedzie dopiero jutro. Tam się wszystko ciągnie, wybaczcie, że palcem wam pokazuję. Tam dalej jest kolejny taki plac i jeszcze tam za górką jeszcze większy niż ten. Więc ten targ staroci jest naprawdę ogromny. Mimo tego, że dzisiaj jest mniej wystawców, to myślę, że i tak coś uda mi się tutaj kupić. No nie wierzę, jakie szczęście. Zaczęłam biec do kartonów, bo od nich zawsze zaczynam, żeby tam właśnie znaleźć jakieś swoje flakoniki stare. I słuchajcie, po drodze kupiłam lampę. Lampę, tak dostrzegłam kątem oka, taką lampę, którą szukałam od roku. Za 150 zł. Nie mam jej przy sobie, bo nie chcę chodzić z taką lampą. Zostawiłam ją u pana, żeby mi ją po prostu odłożył, więc bezpiecznie u niego jest przechowywana. Jedę dalej na zakupy, ale tak się cieszę. Oczywiście wam ją pokażę. Jest po prostu przepiękna. Dzisiaj nie ma błota tak jak było ostatnio. Dzisiaj jest lód. Wszystko jest twarde. Na kartonach jest mnóstwo ludzi. Ale idę. Będę dzielna. Może zacznę od tej strony. Nie, tradycyjnie od samego początku. No to zwiedzamy i szukamy skarbów. Ciekawa jestem, czy jest coś nowego dzisiaj. Czy była jakaś dostawa. Ale przepiękny kieliszek. Oby tutaj przetrwał. Cudny jest. Chyba na jakieś martini albo coś takiego. Nie znam. Martini to jest chyba taki kształt. Śliczny. Fajna laska szklana. Całą
piękna karafka, ale to już jest szkło malowane, barwione farbą, a nie szkło kolorowe, więc nie jest takie cenne. Jaka śliczna buteleczka, jak ktoś robi nalewki. To fajna sprawa. Taka ryba. Okulary kojarzą mi się z takich filmów lat 90. wczesnych, 80. nawet. To jest coś ładnego, ale nie mam pojęcia do czego. Może wy wiecie. Stare drewniane opakowanie. Tu się otwiera. Jakby po jakimś aparacie, po kamerze, coś takiego. Ładne to. Te kieliszki też są piękne, z takim kobaltowym szkłem. Przepiękne są. Niestety tutaj już jeden ucierpiał, bo wokół jest pełno takich kamiennych rzeczy. Wiedziałam, że kiedyś zdobędę Oscara. Mogłam sobie takie z Hollywood przywieźć, też były pamiątki za kilka dolarów. Ale jakby ktoś chciał, to zawsze może sobie poćwiczyć przed lustrem szemowania. Takie rzeczy też tu można kupić. Jakie fajne krzesełko. Rycka tak zwana, śląska. Fajne. Stoisz? Stoisz. Się bierze do ręki, do tej pani się nam poszły do tego pisła i tam się daje. Kolejna pamiątka. Krzywa wieża. Piękna taka czuszka, ręcznie malowana. Tutaj ją zostawię, może ktoś ją będzie chciał. Bardzo ładna skórzana torebka włoska. Tutaj na obłożu, no już troszkę taka jest namoczona. Stefa jak nic. Ale powiem wam, że te figurki są tak ciężkie, że nie wiem, z czego one są zrobione. Ale naprawdę sporo ważą. Odkładam je. Ja mam takie żywe w domu. Kolejny przybornik kosmetyczny podróżny. Ja już ich po prostu nie biorę, bo mam za dużo. Ta lampa jest ładna, tylko ona jest cała przerobiona. Więc ona jest taka bardziej na wzór Art Deco. Ale całkiem, tylko coś tutaj słyszę, że dzisiaj znowu ceny takie trochę kosmiczne, więc chyba pozostanę przy tej, co sobie kupiłam wcześniej. To wam muszę pokazać, jaka torebka ciekawa. To się otwiera. Patrzcie na to. Tak. Tutaj, z tyłu również. Ładne. Ciekawe.
Patrzcie, jaki stary kołowrotek wędkarski. Świetnie to wygląda. No nie wiadomo, czy działa, to by mój tata mi pewnie powiedział. Ale wygląda świetnie. Czy jego dekoracja. Rewelacja. Cenki. Dzisiaj nie kupiłam absolutnie ani jednej rzeczy na tych kartonach, tylko się naschylałam. No ale tak to już bywa. Nikt wam nigdy nie obieca, że coś da się znaleźć. Znalazłam kilka flakoników, ale wszystko współczesne, więc kompletnie mnie to nie interesuje. I chciałam wam tutaj zaznaczyć, bo pojawia się sporo takich komentarzy, że ale jak ty to przeglądasz, wszystko zostawiasz, przeglądasz tak z wierzchu. Słuchajcie, to co widzicie tutaj, to nie jest wszystko, co widzicie. Jedną ręką faktycznie nie da się tego przejrzeć bardzo dokładnie, więc dlatego często jest tak, że kręcę wam coś, a później odkładam kamerę i przechodzę raz jeszcze już dokładnie się schylając, przeglądając wszystkie kartony lub odkładając to, co oglądałam wcześniej, bo po prostu właśnie jedną ręką się nie da, tym bardziej, że tu jeszcze torba spada, tu jeszcze ktoś przechodzi. Kto tutaj był, ten wie, że to dosyć jest hardkorowe. Szukanie tych skarbów. No, mi się dzisiaj nie udało, ale idę dalej, bo zaczynają się rozkładać. Niestety ruszy śnieg. Więc mam nadzieję, że się sytuacja nie pogorszy i sprzedający nie będą się pakować, żeby po prostu rzeczy nie namokły, więc szybciutko jeszcze robię rundę. Tutaj macie na przykład bardzo oblegane stanowisko z winylami. Nie są tutaj same płyty winylowe. Nawet wszystko jest pięknie wycenione. Tam jest numizmatyka. Sypie i sypie i sypie. Zobaczcie, tu jest jeszcze taki wielki plac. Tam się jeszcze wszystko ciągnie. Tam jest kolejny plac. Dzisiaj jest dużo mniej widać, jakie są puste miejsca. Może jutro będzie więcej, ale jutro mnie nie może tutaj być. Dzisiejszy dzień musi mi wystarczyć. To jest świetny telewizor. Nie wiem, czy widzieliście moje DIY, które wrzuciłam na tym kanale. Jak właśnie z takiego starego, niedziałającego telewizora zrobiłam legowisko dla moich kotów. A propos komentarzy, to pojawiają się też takie, cytuję, dziecko kochane, śmieci same zbierasz, co ty wiesz o starociach, nie znasz się na starociach. Albo, a jak się nie znasz na giełdach staroci, to po co tam chodzisz, czego ty tam szukasz? No tak, na pewno nie znam się na tych starociach tak bardzo, ale wydaje mi się, że nie ma na świecie człowieka, który jest totalnym znawcą antyków tak ogólnie. Chyba że są to jakieś wybitne jednostki, które prawdopodobnie może gdzieś, nie wiem, pracują w Louvre czy gdzieś. Zazwyczaj są to znawcy sztuki, osobno numizmatyki i tak dalej, i tak dalej. Więc można rozróżniać, ja na przykład rozróżniam starocie po materiale i wykonaniu, czyli po tym, jak dawniej coś było wykonywane lub na przykład odlewane, plus materiały, ponieważ niektóre były produkowane, na przykład celuloid był produkowany do tam lat 20. I tak dalej, i tak dalej. Teraz wam może nie będę tego tłumaczyć, ale stąd gdzieś tam z daleka jestem w stanie rozpoznać, czy jest to rzecz starsza, czy nie. Oczywiście nie jestem nieomylna, ale ja ze starociami od dziecka obcuję, ponieważ moi rodzice na tej właśnie giełdzie staroci handlują. Kiedy ona jeszcze była na placu Telmana w Bytomiu, czyli w samym centrum, i ja też na niej handlowałam, więc tak, nie znam się tak
w 100% całkowicie, na pewno nie, ale jakieś tam obycie z tymi starociami mam. A szukam tutaj na Giełdzie Staroci tego, co po prostu mnie interesuje, co dla mnie, jakie dla mnie to są skarby, a nie inwestuję w jakąś sztukę, w obrazy, nie mam gdzie tego trzymać, więc kolekcjonerem takich staroci to ja nie jestem. Nie inwestuję, bo po prostu nie mam pieniędzy, żeby w nie inwestować i nie mam miejsca, żeby takie starocie ewentualnie trzymać. Więc jak czasem coś małego mi wpadnie, to tak, fajnie, cieszę się, zostawiam, ale tak to szukam tylko tego, co mnie tutaj interesuje. No niestety wiele sprzedawców się już pakuje. Ja muszę uważać, żeby aparat mi nie namoknął, więc będę się jeszcze tutaj chować i coś wam może jeszcze pokażę. Ale akcja, biegłam do tego pana, u którego zostawiłam lampę, bo pomyślałam sobie, kurczę, wszyscy się zbierają, to może pan też się pozbierał, no i pozbierał się, ale czekał na mnie, więc mam i pokażę wam w domu, jaka jest piękna. Śnieżyca na targu staroci. Sypie i sypie. Wkrótce tu wszystkich zasypię. Mam nadzieję, że jutro nie będzie tak sypać, że moi rodzice tutaj fajnie będą mogli sobie handlować spokojnie, że nie będzie tak zimno. No, ale powiem wam, że chyba nie przestanie sypać, dlatego wszyscy się już zbierają. Ja też jeszcze tutaj kilka stanowisk odwiedzę i biegnę na tramwaj. Najważniejszy dla mnie zakup jest zrobiony. Po to było warto przyjechać, zdecydowanie. Kupiłam 3 lampy i uciekam do domu. Dotarłam do domu przemoczona. Jechałam 2 autobusami w tej śnieżycy, ale lampy są już bezpieczne. W domu rozbieram się i wam je zaprezentuję zaraz w dobrym świetle. No dobra, czuję, że najpierw muszę wam wytłumaczyć, gdzie te lampy będą wisieć i dlaczego ich tak długo szukałam. Bo pokażę wam najpierw te 2 lampy, które nie są jakoś ekstremalnie piękne i moje wymarzone, ale będą ok, póki co. Może jak uda mi się kupić kiedyś lepsze, to sobie je wymienię po prostu. Natomiast w jadalni mam 3 lampy, 3 źródła światła, lampy, które będą wisieć nad wielkim stołem na 20 osób. No i mam już jedną taką centralną, piękną, w stylu art deco, różową. Widzieliście ją na takim vlogu z targu staroci w Zakopanem, tak, i holu. Tam wam pokazywałam, jaka to jest lampa, więc ona będzie wisieć w centralnej części. I tak sobie wymarzyłam, że po bokach tej lampy różowej powinny wisieć 2 takie same kule. Najlepiej kule, artdekowskie kule, tylko że takie same, żeby tak fajnie pasowało. Oczywiście w kolorze takim też odpowiednim, tak? Albo różowym, ale o to już jest w ogóle bardzo ciężko. Albo jakimś neutralnym, ale żeby były fajne, 2 identyczne. No i szukam od prawie roku tych właśnie identycznych lamp. No niestety. Zależy mi też na tym, żeby one były pełne, bo można kupić lampy art deco, które są właśnie 2, nawet 3, ale zazwyczaj są one otwarte od dołu, a mi zależy na zamkniętych. Z racji tego, że ta środkowa lampa jest zamknięta, jest pełna, pełny klosz, to żeby te 2 też takie były, tym bardziej, że tam jest wysokie pomieszczenie, więc od dołu musi to ładnie wyglądać. No i jak ostatnio już znalazłam takie 2 piękne lampy, to niestety, ale one kosztują 1700 zł. Plus jeszcze przesyłka ubezpieczona, żeby nic się nie stało z nimi, bo zawsze jest takie ryzyko jednak przy wysyłce, więc no sporo jednak, nie? No to tak z 2000 na 2 lampy.
No i tak szukałam, nie potrafiłam znaleźć, kombinowałam. No i kupiłam te, które nie są lampami Art Deco, które nie są z tamtych lat. To jest bardziej taki PRL. Ale mają pełne klosze i wydaje mi się, że będą pasować do tej lampy różowej. A będą bardzo neutralne, a będą świecić. Muszę je przerobić. Natomiast zapłaciłam za nie 80 zł. Pan chciał za dwie 100, ale się uhandlowałam, więc utargowałam. I udało się za 8 dych je kupić. Teraz wam je pokażę. I są to takie klosze. Ten ma delikatnie różowe zabarwienie. Jest w ogóle duży, więc fajnie, bo nie zginą w tym pomieszczeniu takie lampy. Ta jest biała, ta jest bardziej różowa, ale i tak będzie to dobrze wyglądać. Więc takie dwie lampy. No ale zobaczcie, że tutaj już staroci za bardzo nie ma. Plus jest za krótka, więc będę musiała je tutaj jakoś przemalować, oczyścić i wydłużyć, ale naprawdę jak za 80 zł za dwie lampy, to jest to dla mnie takie ok, po prostu akceptowalne, dopuszczalne, wyglądają całkiem spoko, nie zginą w całym pomieszczeniu, więc cieszę się, że po prostu mam, bo niedługo już trzeba montować lampy, a ja jeszcze potrzebowałam aż trzech. Fajne, Stefa? Co myślisz? Ja sobie wącha. Niestety papierochami trochę tutaj to zalatuje, więc muszę je dokładnie umyć i wyczyścić. Stefa, nie niuchaj. Nie niuchaj tak dokładnie. Ale tak, fajnie. Naprawdę fajne są, duże. No i lampa do łazienki, do mojej pięknej łazienki w stylu Art Deco. Ta to była poszukiwana po prostu tak długo i szczerze powiedziawszy już wczoraj się tak zaczęłam łamać. Bo znalazłam jedną piękną, taki bardziej plafon z cudownym kloszem zielonym, takim, wiecie, w takiej retro zieleni, właśnie takiej artykowskiej zieleni, ale z czarną górą, co nie do końca mi pasowało. No i ta lampa kosztowała 700 zł. No i to zazwyczaj to są takie ceny, 700, 1000 za jedną taką lampę sufitową. I już tak myślałam, dobra, może ją kupię, nie będę czekać, muszę montować, już je niedługo kręcić dla Was film, żeby to tak dopiąć na ostatni już guzik, wszystko pięknie. Ja mówię, dobra, dam radę, jeszcze jedna giełda, może akurat coś znajdę. Jeżeli oglądaliście poprzedni vlog z tej właśnie giełdy staroci, to może pamiętacie, że mówiłam o tym, że kurczę, taki pech, znalazłam lampę, która była przepiękna, idealna i to jeszcze za niewielkie pieniądze. A się okazało, że ona była przerobiona na sufitowej, na taką stołową, więc no już mnie to nie urządzi w żaden sposób, więc niestety jej nie biorę. I to był taki idealny klosz, który by mi pasował do tej łazienki, więc musiałam odpuścić. I szukałam dalej. I nagle, słuchajcie, biegam dzisiaj, biegnę dosłownie przez giełdę i widzę, jest ta lampa, jeszcze przepiękny różowy klosz. Idealnie mi pasuje do tej łazienki, po prostu idealnie. To jest takie szczęście, 150 zł chciał Pan i ja się nawet nie próbowałam targować, bo ta cena jest bardzo dobrą ceną, to jest cena niemalże za sam ten klosz, to raz, a dwa, no te warunki pogodowe, wiecie, sam jeszcze Pan na mnie poczekał, więc przekochany był i tutaj nawet nie miałam zamiaru się targować, jestem po prostu szczęśliwa, że ją kupiłam. To jest to, o czym ja Wam mówiłam na początku tego filmu, że Targ Staroci to jest takie miejsce, że można tam znaleźć absolutnie wszystko i nic. I czasem znajdziemy rzecz. Ja Wam powiem, tyle osób, nie jestem w stanie tego zliczyć, przychodziło do naszego stanowiska, czy do moich rodziców teraz wciąż przychodzą, zawsze z jakąś, nie wiem, na przykład karafką, szukając korka. Albo szukają jednej filiżanki do całego zestawu, bo jedna się stłukła i chcą mieć cały zestaw i szukają jej kilka lat, jeżdżąc właśnie po takich targach staroci i jeżdżą z jakimś talerzykiem czy z czymś, żeby ten wzór był idealny i żeby znaleźć coś takiego i wtedy ta filiżanka dla tej osoby jest dużo więcej warta niż po prostu dla kogoś, kto stwierdzi, a ładne, będę sobie używać.
Wiecie, o co chodzi, więc tutaj tak samo w moim przypadku. Ja szukałam specyficznych lamp od bardzo długiego czasu. Ja patrzę tylko na te lampy, które mi się podobają. Obok może być przepiękna, ale już w innym stylu, w innych kolorach i ona mnie już nie będzie interesować. Ona wciąż mi się będzie podobać, ale jej nie chcę, bo jej nie potrzebuję, nie mam teraz na nią pomysłu i tak dalej. A teraz szukałam właśnie tego i to znalazłam. Więc spójrzcie na nią, jakie to jest cudo. Taram! Patrzcie, jaka piękna! Tutaj jeszcze widzę na nagraniu, że ten kolor jest taki przytłumiony. Wy go tak widzicie. Natomiast on jest bardziej intensywny na żywo. To jest taki piękny, pastelowy róż. Duży klosz. Cudny. Po prostu o takim właśnie marzyłam. O takim albo dyni. Czyli te wypukłości, bo mam podobne kinkiety, ale ten jak najbardziej będzie pasować. W dodatku wielkość tej lampy jest idealna, nie zginie w tej łazience. Kurczę, jak ja się cieszę, że po prostu ten skarb dorwałam. Warto było tam jechać i w tej śnieżycy szukać tych lamp. No tylko spójrzcie. Tutaj jest góra do wyczyszczenia, ale ten klosz. Oj, marzenie. Coś pięknego. Taka radość. I jest sprawna, wystarczy tutaj kosteczkę zamontować, podpiąć ją i będzie sobie działać. I żarówkę włożyć oczywiście. Muszę poszukać takiej, która jeszcze bardziej podkreśli ten róż. Ale jestem szczęśliwa. Zobaczcie, nawet tutaj widać, jak fajnie róż się komponuje z taką po prostu bielą. Wszystko jest takie pastelowe, delikatne, więc te się odnowi, doczyści, a ta będzie przepiękną ozdobą łazienki, bardzo wyjątkowej łazienki. No i to już wszystko z tej dzisiejszej relacji z Targu Staroci w Sząbierkach w Bytomiu. Powtarzam to jeszcze raz, bo pomimo tego, że zawsze na początku mówię, gdzie jest ta giełda i kiedy ona jest organizowana, to i tak są pytania, gdzie to i kiedy ona jest. Pamiętajcie, że w opisie pod spodem zostawiam Wam linka z rozpiską wszystkich giełd staroci w całej Polsce, kiedy one są organizowane, tam sobie to po prostu zobaczcie, ok? Zawsze warto sprawdzić po prostu w internecie, ale ta giełda jest zawsze w każdy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca, chyba że akurat wtedy wypada jakieś święto, gdzie wszyscy mają wolne, takie obowiązkowe święto, to wtedy ta giełda jest przesunięta na kolejny weekend, ale wtedy informacje o tym możecie znaleźć po prostu w internecie, wpisując giełda staroci Bytom Sząbierki. No, mam nadzieję, że pomogłam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mimo wszystko się wybrałam. Zostałam ośnieżona, ale też kupiłam fajne lampy. Po te lampy jechałam. Żałuję, że nie kupiłam żadnego starego kosmetyku, no ale najważniejsze mam. To, co naprawdę jest bardzo mi potrzebne. Więc jestem szczęśliwa. Zabieram się teraz za montowanie tego filmu, abyście go jak najszybciej mogli zobaczyć. No i czekam na kolejną giełdę. Jeżeli byliście tam, to dajcie znać, co kupiliście i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Będzie im bardzo miło, jeżeli zobaczę, że tam ilość subskrybentów wzrasta, że jest Was więcej, że chcecie oglądać takie filmy i do zobaczenia!